Pani Ambasador, Panie Ministrze, Panie Prezesie, drodzy goście, przede wszystkim przedstawiciele spółek, które przybyły dzisiaj na to spotkanie. Ja mam taką bardzo dużą osobistą satysfakcję, że to spotkanie doszło do skutku. Ja pamiętam, jak parę miesięcy temu spotkaliśmy się w zaprzyjaźnionym Ministerstwie Skarbu Państwa z panem ministrem Gawlikiem i omawialiśmy, w jaki sposób, zastanawialiśmy się, w jaki sposób tak pracować, aby ta oferta polskich spółek, jaką promujemy na rynkach zagranicznych, była bardziej spójna, aby spółki zachęcić do współpracy i w ten sposób do lepszego konkurowania na tych rynkach. Ja mam takie osobiste doświadczenie, bo w ciągu ostatniego roku, może nawet dłużej, w czasie misji gospodarczych, w których uczestniczyły też nasze spółki, polskie spółki, marzyłam o tym, żebyśmy mogli pojechać z taką właśnie kompleksową ofertą i wspólnie przedstawić nasze możliwości, bo oczywiście przyznajemy, że nasze spółki są coraz silniejsze, mogą konkurować na wielu rynkach, ale ta konkurencja jest bardzo silna i w wielu przypadkach musimy przyznać, że sami sobie nie poradzimy. I ja tutaj chciałabym, bo tu było dużo podziękowań, ale dzisiaj chciałabym podziękować jednej osobie, która sprawiła, że te nasze rozmowy stały się rzeczywistością i że trochę takie mamy nowe myślenie w tym podejściu do wspierania biznesu, właśnie takie bardziej kompleksowe, nastawione też na współpracę między spółkami. Tą osobą jest pan prezes Herbert Wirth. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to dzisiejsze seminarium i jakby konsolidacja tej polskiej oferty wobec projektu Sierra Gorda w Chile to dopiero początek. Oczywiście liczymy na pana przywództwo i przywództwo spółki też przy okazji innych projektów, ale mam nadzieję też, że ten model współpracy i ten model wspierania polskiego biznesu za granicą będzie powtarzany przez innych partnerów, którzy osiągają już swoje sukcesy na rynkach zagranicznych. I ja też cieszę się, że tutaj jest tak liczne grono przedsiębiorców, bo to też potwierdza od takiej praktycznej strony, że tego typu inicjatywy znajdują zainteresowanie przedsiębiorców i są potrzebne. I tym bardziej się cieszę, że taki modelowy przykład tego typu współpracy możemy przetestować albo zainicjować właśnie w odniesieniu do Chile, bo Chile to mimo tej odległości geograficznej, o której już dzisiaj mówiliśmy, to kraj wyjątkowy. Kraj nie tylko wspaniałych ludzi, ale też kraj, w którym mogliśmy mimo tych różnic kulturowych i odległości zbudować naprawdę solidne, strategiczne partnerstwo. Mamy bardzo długą tradycję i współpracy dwustronnej, ale też bardzo dobrej współpracy w ramach platform współpracy międzynarodowych. I oczywiście to wszystko cieszy, ale mówiąc otwarcie i szczerze, ta współpraca mogłaby być lepsza. Przede wszystkim współpraca gospodarcza i mamy tutaj i po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też innych resortów bardzo wiele do zrobienia, tak aby przybliżyć Polskę Chilijczykom i też Chile Polakom. A takie projekty, które inicjatywy bardzo konkretne, które mogą wypełnić to prawdziwe partnerstwo taką realną treścią, tym bardziej sprzyjają budowaniu tego wizerunku i w Polsce, i w Chile. Polskę i Chile łączy wiele podobieństw gospodarczych. Polska to szósta gospodarka w Unii Europejskiej, Chile to z kolei siódma gospodarka na kontynencie Ameryki Łacińskiej. I Chile jest również bardzo interesującym partnerem do współpracy i gospodarczej, i inwestycyjnej. Pan ambasador, jestem przekonana, będzie mówił o tym w szczegółach, ale ja chciałabym tylko z naszej strony i z naszego doświadczenia takiego obserwacji dyplomatycznych powiedzieć, to rzeczywiście stabilna demokracja, lider w regionie, ale również członek niezwykle interesującego i wpływowego Sojuszu Pacyfiku. I tym samym oferuje bardzo szerokie i bardzo duże możliwości rozwoju wzajemnych kontaktów i współpracy.
I no, nie ukrywam, to też o tym mówiliśmy, że ta współpraca polsko-chilijska nabrała dla nas szczególnego znaczenia po tej ogromnej inwestycji KGHM na kontynencie Ameryki Łacińskiej, ale w Chile. I pani ambasador, oczywiście jak również poprzedni ambasadorowie wkładają dużo wysiłku i rzeczywiście w dużym stopniu przyczynili się do promocji wizerunku Polski w Chile, ale ja tutaj zgadzam się z opinią pana ministra, że mamy dwóch ambasadorów w Chile, pani ambasador Piątkowska i pan ambasador Wirt, więc niech tak dalej będzie i mam nadzieję, że to grono naszych ambasadorów w Chile dzięki państwu będzie się systematycznie powiększać. Myślę, że dzisiaj skoncentrujemy się też na współpracy przede wszystkim w sektorze wydobywczym i szeroko pojętych usług związanych z tym sektorem, ale wierzymy, że ten model współpracy tak naprawdę nie będzie się ograniczał tylko do tych spółek, których oferta bezpośrednio będzie wiązała się z ofertą inwestora, w tym przypadku z ofertą KGHM-u, ale taki dobry, solidny wizerunek Polski i polskich przedsiębiorców w Chile też ułatwi ekspansję przedsiębiorstw z innych branż, z branży infrastrukturalnej, ale także transportowej, usług teleinformatycznych, budownictwa, czy też przemysłu chemicznego, sektora rolnictwa. Więc mam nadzieję, że ta inwestycja będzie nie tylko generować bezpośrednie więzi biznesowe, ale też pośrednio oddziaływać na możliwości ekspansji w innych branżach. Chcielibyśmy, żeby to partnerstwo firm i instytucji i takie stworzenie tego modelu ekspansji nie ograniczało się tylko i wyłącznie do firm. I to zarówno w odniesieniu do tego projektu, ale też przy okazji innej tego typu współpracy, bo warto też włączać naukę polską i warto włączać tych, którzy pracują nad rozwojem nowych i nowoczesnych polskich technologii. Tu mamy też bardzo dobre doświadczenia w Chinach, w Chile. Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała umowę z Uniwersytetem Mayo w Santiago de Chile w zakresie kształcenia kadr na potrzeby górnictwa w Chile, w tym młodzieży na poziomie średniego wykształcenia technicznego. Dlatego uważam, że i chilijskie instytucje, ale też polskie uniwersytety i szkoły powinny uczestniczyć również w tego typu inicjatywie i myślę, że pomoże to nie tylko realizacji tego projektu, ale też rozwinięcie dodatkowego obszaru współpracy, czyli takiej współpracy naukowo-technologicznej między Polską a Chile. Ignacy Domejko, który to był wielokrotnie wspomniany, jest doskonałym przykładem, że taką współpracę też możemy z sukcesem rozwijać, a jednocześnie efekty tej współpracy mogą być wykorzystywane przez polskie firmy, które w tej współpracy w praktycznym wymiarze będą brać udział. Szanowni Państwo, w Chile polskie firmy dopiero zaczynają być widoczne, ale jestem przekonana, że zarówno dzięki obecności spółki KGHM, ale także wkrótce innych naszych spółek i również wsparciu polskiej i chilijskiej administracji, panie ambasadorze, pan dopiero rozpoczyna swoją misję w Polsce. Serdecznie witamy, ale już po naszych pierwszych rozmowach pokazuje, że pan tu rzeczywiście może być istotnym motorem, takim elementem, który będzie sprzyjał rozwijaniu tych stosunków polsko-chilijskich. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w organizacji tego wydarzenia, jak również zachęcamy do angażowania się we wszelkie kolejne inicjatywy, które wspólnie możemy w tym obszarze realizować. Ja nie przedłużając, jeszcze raz bardzo dziękuję, że przyłączyliście się Państwo do inicjatywy naszej administracji i też do inicjatywy KGHM-u. Tak jak Pan Prezes wspominał, przy okazji otwarcia kopalni bardzo będziemy chcieli zrobić również takie forum inwestycyjne, gospodarcze, współpracy gospodarczej w Chile. Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy tych z Państwa, którzy są dzisiaj z nami tu obecni. I mam nadzieję, że to seminarium potraktujecie Państwo też trochę szerzej. Nie tylko w takich kategoriach
zidentyfikowania korzyści dla siebie, bo to jest oczywiście ważne i do tego zachęcamy, ale też jakby takiej szerszej dyskusji, jak tego typu współpracę między polskimi firmami rozwijać w ogóle na rynkach zagranicznych. My tu jesteśmy jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych otwarci na wspieranie tego typu inicjatyw. Myślę, że nasi koledzy z innych ministerstw również i mam nadzieję, że rzeczywiście wspólnie dzięki tego typu inicjatywom będziemy mogli sprawić, że wiele polskich spółek stanie się prawdziwymi globalnymi czempionami. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę bardzo ciekawej dyskusji i wielu sukcesów na rynku chilijskim we współpracy z KGHM i nie tylko. Dziękuję bardzo.